Dzień dobry, tu Jacek Bartosiak, Strategy in Future, a może właściwie powinienem powiedzieć dobry wieczór, bo nagrywam późnym wieczorem, 4 grudnia. Nagrywam spontanicznie. Jestem po lekturze wspaniałego opracowania Wiesława Majewskiego pod tytułem Pod Hajce, letnia jesienna kampania roku 1667. Dostałem to opracowanie dzięki Jackowi Komudzie, z którym, jak wiecie, współpracujemy, rozmawiamy o dawnej Rzeczpospolitej i jej wojsku. I ta kampania letnio-jesienna zakończona bitwą pod Pochajcami, dowodzona przez hetmana polnego koronnego Jana Sobieskiego, późniejszego króla, przeciwko połączonym siłom tatarskim, tatarsko-kozackim, jest bardzo dobrym narzędziem do analizowania bitwy manewrowej dla Armii Nowego Wzoru, mówiąc wprost, więc zachęcam wszystkich do tego, żeby przeczytać. Bardzo intensywnie ją w Strategy in Future analizujemy. I tak spontanicznie, drodzy Państwo, nie chciałem mówić o samej bitwie pod Pochajcami, czy kampanii całej prawda, Wołyniu i Podolu i Ukrainie w tamtym roku sowetnym, 1667, ale chciałem porozmawiać o takich wyimkach z tego opracowania, bo chciałem, drodzy Państwo, powiedzieć o żołnierzach dawnej Rzeczpospolitej. Jacy byli, kim byli? Tutaj Wiesław Majewski przywołuje kilka nazwisk. Przywróćmy ich pamięć i ich czyny, żebyśmy poczuli te wibracje dawnej Rzeczpospolitej, które wybrzmiewają z tego czynie żołnierza Rzeczpospolitej. I przypomnę, że są to czasy, gdy od kilkudziesięciu lat oni nie zsiadali z konia. I byli tacy ludzie na świecie, zapisali się w tej przestrzeni, współtworzyli jej dziedzictwo i chciałbym, żebyśmy o nich nie zapomnieli. Więc będę pozwalał sobie czytać tak urywkami, dobrze? Może będzie trochę nieskładnie czasem, ale myślę, że warto poczuć klimat roku 1667. Dowództwo naczelne tej kampanii znalazło się w rękach hetmana polnego Jana Sobieskiego, bowiem hetman Wielkiej Korony Stanisław Potocki zmarł 22 lutego 1667 roku. Urodzony w 1629, a więc wówczas 38-letni, pochodzący z rodziny magnackiej od dwóch pokoleń, miał duże doświadczenie wojskowe. Sobieski służył bowiem w wojsku od roku 1648, a zatem 19 lat. Pułkownikiem został w 1655, a hetmanem polnym w 1666. W latach 1658, 1663, 1664 dowodził samodzielnie większymi grupami prowadzącymi małą wojnę. Małą wojnę wobec Kozaków i Tatarów. Sposoby i technikę walki Kozaków i Tatarów znał więc doskonale. Stykając się z nimi, bądź jako z wrogami, bądź jako z sojusznikami, negocjuj, walcz, ciągłe, Eurazja, wszystko się zmienia, cały czas. Równowaga, walka o równowagę. W kolejnych kampaniach, Zborowskiej, Beresteckiej, Żwanieckiej, Ochmatowskiej, przeciwko Rakoczemu, Cudnowskiej i Zadniepskiej. Cudnowskiej, czyli 1660, sławne pokonanie armii rosyjskiej na Przeddnieprzu, które, jak pisze historiografia rosyjska, na 100 lat zapewniło kontrolę do Dniepru Rzeczpospolitej, aż do rozbiorów. Z doświadczenia własnego kawalerzysta miał sposobność przyjrzenia się sztuce wojennej Szwedów podczas pobytu w obozie Karola Gustawa od października 1655 roku do marca 1656. Poznał wojnę szarpaną w walkach z Rakoczym, później ze Szwedami. Uczestniczył w wielu walnych bitwach pod Zborowem, Beresteczkiem, Ochmatowem, Warszawą i Swobodyszczem. Oglądał zapewne wspaniałą szarżę husarii pod Warszawą, przełamującą dwie linie szwedzkie, ale pamiętał też, jak pod ogniem piechoty polskiej załamały się szarże tatarskie pod Beresteczkiem, a polskie pod ogniem Szwedów pod Kłeckiem. Wespół z posiłkowymi Tatarami dobierał się do tyłów szwedzkich pod Warszawą. Sztukę fortyfikacyjną studiował teoretycznie pod kierunkiem Stampiona w Holandii i miał wiele sposobności przyjrzenia się ich zastosowaniu w praktyce. Musiał znać z opowiadań obrony z Baraża, w której uczestniczył jego brat.
Oglądał szańce szwedzkie pod Sandomierzem, brał udział w oblężeniu Warszawy i Torunia. Był też wtedy, gdy za pomocą fortyfikacji polowych zamknięto i osaczono Szeremietiewa pod Cudnowem. O tym mówiłem właśnie. Zdobywał w latach 1663-65 miasta kozackie. Walcząc z powstaniem Chmielnickiego, biorąc udział w ogólnonarodowym powstaniu przeciw Szwedom, dowiedział się, jak siły wojska regularnego może zwiększyć ukryta rezerwa, masy ludowe. Jak nikt inny Sobieski powołany był do dania syntezy sztuki wojennej wschodu i zachodu. Na działaniach początkowych roku 67 odbił się nieco ujemnie fakt, że Sobieski znajdował się w chwili objęcia dowództwa pod wrażeniem dwóch klęsk. Jednej, za którą sam był w dużej mierze odpowiedzialny, pod Mątwami sprzed niecałego roku, to nad Notecią, prawda, wojna domowa, Rokosz, i drugiej sprzed 6 miesięcy pod Brachiłowem. I teraz o reszcie wojska. Posłuchajcie Państwo o wojsku dawnej Rzeczypospolitej. Spora część rotmistrzów husarskich i kozackich oraz obersztyrów służyła w wojsku tylko teoretycznie, nigdy obozu nie oglądając. Druga część, nawet pułkowników jazdy, nieczęsto się zjawiała w wojsku, biorąc zwykle udział i to nie zawsze, jedynie w większych wyprawach. W praktyce chorągwiami dowodzili zwykli porucznicy. Ale w Wojsku Polskim tamtego czasu znajdowało się wielu wybitnych dowódców. Olbrzymia większość oficerów rzeczywistych, nietytularnych, miała za sobą po kilkanaście, czasem 20 kilka lat służby. Na przykład Gabriel Silnicki, stolnik podolski, 27 lat służby. I to służby pełnionej podczas nieustających wojen. Wielu pułkowników, rotmistrzów rzeczywistych i poruczników po kilkanaście lat piastowało swe stanowiska. Na przykład Jakub i Andrzej Potoccy, Władysław Wilczkowski, Dymitr Wiśniowiecki, Michał Zbrożek, Aleksander Kryczyński. Nie wszyscy z nich, co prawda, wezmą udział w wojnie roku 67. Nie weźmie udziału ani Dymitr Wiśniowiecki, późniejszy hetman. Nie znajdą się w obozie, jak się zdaje, ani Bidziński, porucznik chorągwi husarskiej króla, wybitny oficer jazdy za Sobieskiego, ani Stefan Czarniecki, bratanek zmarłego hetmana, późniejszy dowódca skrajnego lewego skrzydła w bitwie pod Parkanem. Z uczestników wojny wybija się Aleksander Polanowski, porucznik chorągwi husarskiej Sobieskiego, dawniej Jerzego Lubomirskiego, niedawny Rokoszanin, zwycięzca spod Częstochowy, Stanisław Jabłonowski, wojewoda ruski, późniejszy hetman, wspomniany Gabriel Silnicki, który niedawno za zasługi wojenne otrzymał na Sejmie 1666 roku nadanie ziemi na wieczność. Cieszący się wówczas, jak zdaje, szczególnym zaufaniem Sobieskiego, który mu nieraz w kampanii 67 roku i w późniejszych latach będzie powierzał samodzielne dowództwa większych grup. Władysław Wilczkowski, porucznik chorągwi husarskiej koniusza koronnego Aleksandra Lubomirskiego, który w styczniu 1656 roku pierwszy z kwarcianych zrywa ze Szwedami, ciężko ranny w bitwie pod Kłeckiem, w bitwie pod Słobodyszczem na czele swojej chorągwi husarskiej wspaniałą szarżą dociera do namiotu Chmielnickiego, w styczniu 61 roku dowodzi wyprawą za Dnieprzańską. Obok niego wybitni zagończycy, jak rotmistrzowie, Piwo, Ruszczyc, Modrzejowski. Obu ostatnich w kampanii roku 60. widzimy jako dowódców podjazdów. Ponadto porucznicy Krzysztof Łasko, jak się zdaje, ekspułkownik kozacki z roku 1659 oraz Marcin Bogusz. Kubala wspomina, że wśród posłów kozackich przysłanych przez Jana Wychowskiego do Polski znajdował się pułkownik kozacki Krzysztof Łasko. Chorągiew kozacka księcia Ostrowskiego, która w roku 67 porucznikował Łasko, była dawną chorągwią Jana Wychowskiego. W 72 roku lutym gromi Czambuł Tatarski w wyprawie na Czambuły Tatarski w bitwie pod Wartem. Tak. Tu mamy w przypisach, czytam po prostu przypisy, gdzie są jeszcze bardziej szczegółowe osiągnięcia kolejnych oficerów. Poza wymienionymi było sporo oficerów, którzy niejednokrotnie samodzielnie dowodzili. Wśród żołnierzy było zapewne również wielu starych weteranów. Trudno ocenić, jak na składzie osobowym wojska odbiły się klęski pod Mątwami i pod Brachiłowem. Klęska pod Mątwami dotknęła głównie regimenty dragońskie, które straciły większą część szeregowych, jak też oficerów. Klęska pod Brachiłowem dotknęła jazdy narodowego autoramentu. Według analizy rejestrów chorągwi straty oddziałów biorących udział w bitwie pod Brachiłowem wynosiły około 30% stanu. Wydaje się, iż można przyjąć, że ilość starego żołnierza poza regimentami dragońskimi była wysoka. Jazda narodowego autoramentu składała się głównie z Polaków. Jedynie w chorągwiach tatarskich służyło wielu Tatarów od dawna osiadłych w Polsce. Autorament cudzoziemski silnie był cudzoziemczony,
w pierwszych latach panowania Jana Kazimierza, gdy napłynęło wielu żołnierzy po wojnie 30-letniej i w okresie potopu, gdy wcielano do armii licznych jeńców szwedzkich. Obecnie w dużej mierze został spolszczony. Wśród szeregowych odsetek obcy był minimalny. Większy wśród podoficerów, całkiem wysoki zaś wśród oficerów. Tak. Według komputu stosunek jazdy do dragonii i piechoty przedstawiał się w przybliżeniu 4 do 5. Po odliczeniu jednak załóg twierdz w armii polowej wynosił 3 do 2 na rzecz jazdy. Jazdę narodowego autoramentu dzieliło się normalnie na 3 typy. Ciężka husaria, średnia kozacy, lekka Tatarzy czy Wołosi. Jest to stanowisko górskiego, którego recenzowałem już w Strategii Dzięciuczy, który wychodzi z założenia, że płaca w Wojsku Polskim zależała od jakości uzbrojenia. Trudno powiedzieć, czy w 1967 roku ma sens odróżnianie średnich kozaków od lekkich Tatarów. Jeszcze Starowolski wyraźnie rozróżnia dwa rodzaje kozaków, w zbroi i w samej sukni. Lisowczyków walczących bez zbroi również nazywano kozakami. Określając w ten sposób nie ich narodowość, bo ich w skład chodzili głównie kozacy, choć nie brakło i kozaków ukraińskich czy dońskich, ale rodzaj broni. W okresie potopu większość kozaków nie miało uzbrojenia ochronnego, co potwierdza opis Łosia z dywizji Czarnieckiego. I tak dalej, bardzo szczegółowy opis tego całego, jak wyglądała wyszkolenie, rodzaj jazdy. Też jest bardzo dokładny opis, też statystyki w tym opracowaniu procentu podoficerów, oficerów, Polaków, Niemców w wojsku dawnej Rzeczpospolitej, o sztuce oblężniczej i o bardzo wielu dowódcach naszego dawnego wojska. Szczerze mówiąc, mam takie wrażenie, że te historie wszystkie zostały zapomniane. O bitwie pod Pochajcami niewiele kto wie. W szkole niewiele się o tym uczymy, już nie mówiąc o wojskach dawnej Rzeczpospolitej, o jej wielkich zwycięzcach. No, pamiętamy może hetmanów. A co właśnie z oficerami, z dowódcami tego rodzaju, tak, którzy zwłaszcza od połowy, od 1648 roku mieli niesamowicie zupełnie... No, wyobraźcie sobie, seria wojen od 1648 roku, aż po kampanię wiedeńską 1683 roku, 35 lat w siodle, a potem jeszcze wojny tureckie i wołoskie, aż do pokoju karłowickiego. Druga połowa XVII wieku, szlachcic, który służył wojsku, nie zsiadał z konia. Dobrze, może tu się zatrzymam. Chciałem na gorąco się podzielić opowieścią o kampanii podchojeckiej, o oficerach, którzy ją prowadzili i że warto czytać Wiesława Majewskiego. Dokładnie Podchajce, letnia jesienna kampania roku 1667. Wiesław Majewski. Nic tylko zaglądać do historii Rzeczpospolitej. My w Strategy and Future bardzo dokładnie tę kampanię analizujemy na potrzeby Armii Nowego Wzoru, dlatego że jest bardzo dobrym przykładem, jak sprostać przewadze liczebnej przeciwnika, który się dosyć szybko porusza, ma inicjatywę operacyjną, ale w oparciu o system mini-ofensyw, opartych o punkty fortyfikowane, przy przewadze informacyjnej naszej, świadomości sytuacyjnej, pętli decyzyjnej i przekonstruowaniu dotychczasowego sposobu używania jazdy tak, żeby zaskakiwać Tatarów i Kozaków, pozbawiać się elementu zaskoczenia i prędkości, zastawiać im pułapki, czyli zamienić problem wielkiej przestrzeni, w której Tatarzy się szybciej poruszali, nie można było ich złapać, na problem dla nich, tak, przewidując ich główne osie, bo o to chodziło w tej kampanii i Sobieski to mistrzowsko rozegrał. A to było trudne, bo Tatarów zawsze ciężko było złapać, dlatego brali jasyr i zdążyli uchodzić na wielkich przestrzeniach Wołynia i Podola. Więc z tej kampanii wyciągamy bardzo wiele wniosków dla Armii Nowego Wzoru, jak również z kampanii zakończonej bitwą pod Cudnowem w 1660 roku, jeżeli chodzi o teorię zwycięstwa dla Armii Nowego Wzoru. Jak widzicie Państwo, pełnymi garściami czerpiemy z dorobku wojskowego dawnej Rzeczypospolitej. A tutaj rysunek przebiegu kampanii. Nie wiem, czy coś widać. O, proszę bardzo, coś tam widać. Dziękuję bardzo, to może tyle. Pozdrawiam serdecznie, Jacek Bartosiak.